Cześć kochani, z tej strony Estera, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i od razu muszę Was uprzedzić, że ten film będzie trochę nietypowy. Zaraz wytłumaczę Wam, w jakiej jestem teraz sytuacji. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, no to już najprawdopodobniej wiecie, bo dałam Wam tam znać chyba przedwczoraj. No a jeżeli nie wiecie, no to zaraz Wam wyjaśnię. I później puszczę Wam vlog, który nagrałam już jakiś czas temu. Chyba ponad 3 tygodnie temu, albo nawet, może nawet dłużej niż 3 tygodnie temu. Rozstałam się z Łukaszem, wyrzucił mnie z domu z dziećmi w środku nocy, to była 5 nad ranem. Było to 2 tygodnie temu, już ponad 2 tygodnie temu. No i słuchajcie, przeszliśmy naprawdę dużo, dlatego że no, wylądowaliśmy na ulicy i nawet policja nie wiedziała, co ma z nami zrobić. Ale wszystko się jakoś ułożyło, nie będę Wam teraz zdradzać szczegółów. My tak naprawdę już od wiosny tego roku byliśmy pod opieką opieki społecznej ze względu na to, co się u nas w domu działo. Ja dawałam mu też bardzo dużo szans, dlatego że mamy dziecko, więc no nie chciałam tego kończyć od tak. No i no ogólnie wszystko bardzo dobrze się skończyło, otrzymałam dużo pomocy, wynajmam sobie teraz mieszkanie malutkie, bo malutkie, ale pokażę Wam może w następnym odcinku albo w jeszcze kolejnym, zrobię taki tutaj tour, nie będę pokazywać zbyt dużo na zewnątrz, bo po prostu no nikt nie chce, żeby on wiedział, gdzie my jesteśmy. No i tak, no to by było na tyle. W dzisiejszym vlogu tylko tyle Wam powiem, nie mogę też jak na razie mówić zbyt wiele ze względu na to, że toczą się różne sprawy i to jest tak naprawdę dopiero początek, ale naprawdę nie musicie się o nas martwić, wszystko jest z nami ok, radzimy sobie dobrze i no po tym wszystkim, co przeszliśmy, to już teraz jest naprawdę dobrze i ja wiem, że będzie już teraz tylko lepiej. O, chciałam jeszcze dodać, że mam od Was mnóstwo wiadomości na Instagramie i ja praktycznie przez cały dzień odpisywałam na nie. Jeszcze nie odpisałam na wszystkie i nie wiem, czy na wszystkie odpiszę, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także jeżeli nie dam rady odpisać na wszystkie, to bardzo przepraszam, ale postaram się. Przyznam, że w pewnym momencie było naprawdę bardzo ciężko. My mieliśmy trafić w ogóle do Refuge. To jest taka organizacja, która zajmuje, pomaga ofiarom przemocy domowej, daje im no, takie miejsce tymczasowe. Ale udało się tego uniknąć, może dlatego, że nie mieli nigdzie miejsc, dlatego, że teraz naprawdę bardzo źle się dzieje tutaj w Anglii, jeżeli chodzi właśnie o takie sprawy rodzinne. Dość szybko udało mi się ogarnąć coś innego, także wszystko jest ok. Ja na początku wyszłam z tego domu dosłownie z dwoma torbami, miałam bardzo mało czasu, żeby z niego wyjść i musiałam zabrać tylko same potrzebne rzeczy, takie najpotrzebniejsze, ale teraz już mam troszkę moich rzeczy, nie wiem, czy uda mi się odzyskać resztę, ale jest ok. Mamy w tym momencie wszystko, czego potrzebujemy, czujemy się bardzo dobrze, już odetchnęliśmy i naprawdę będzie już tylko lepiej, także naprawdę nie musicie się o nas martwić. No i teraz wrzucę Wam ten vlog, który nagrałam dużo wcześniej, dlatego że są tam dwa bardzo fajne testy kosmetyków. No nagrałam to jakiś czas temu, także trochę głupio, ale z drugiej strony szkoda byłoby mi to wyrzucić, usunąć i nigdy tego nie pokazać. Także no, ten vlog też nie będzie miał zakończenia, bo nie udało mi się go nagrać. No ale mam nadzieję, że chętnie go obejrzycie. Także zapraszam. Cześć kochani, z tej strony Estera, witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu. Ja dzisiaj witam się z Wami z łazienki, dlatego że przed chwilą myłam włosy i zorientowałam się, że nie mam odżywki. I już Wam powiem, do czego zmierzam. Zrobimy sobie teraz test takiej maseczki do włosów, która jest chyba w czepku z tego, co widzę. Na początku muszę Wam powiedzieć, że w ogóle nie planowałam używać w tym momencie tej maseczki. Chciałam nagrać oddzielny filmik z testem takich dziwnych maseczek. Mam kupione już dwie, które są bardzo dziwne. Pokażę je Wam w jednym z kolejnych vlogów. Nie chcę ich używać teraz, a to muszę użyć, dlatego że po prostu nie mam żadnej innej odżywki. Moja odżywka, którą ostatnio używałam właśnie dzisiaj, zorientowałam się, że się skończyła. Nie wiem, jak to się stało, po prostu ja zawsze w domu mam odżywkę, a tym razem nie miałam. Na szczęście przypomniało mi się, że mam właśnie taką maseczkę i dobra, robimy sobie szybki test. O matko, ona jest ważna aż do 2024 roku. Pewnie sama chemia tu w niej jest. Ja tę maseczkę kupiłam w sklepie B&M i zapłaciłam za nią funta.
Dobra, otwieram. O! Myślałam, że to będzie taka maseczka w płachcie. Wiecie, o co chodzi? Taka po prostu na płótnie. A tutaj mamy coś takiego. Duży czepek. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to otworzyć. Wiecie co, myślałam, że tutaj ten dół będzie otwarty i że ja sobie po prostu założę na głowę. Aha, dobra, widzę, że to trzeba po prostu odciąć. Dziwnie. Okej, lecę po nożyczki. Maseczka w środku wygląda tak. No jest tutaj trochę tej odżywki. Nie mam pojęcia, co mam zrobić z tymi włosami i jak ją nałożyć, żeby po prostu jak największa ilość włosów miała styczność z tą odżywką. Kręcę sobie te włosy tutaj tak luźno na czubku głowy i po prostu ją założę. Okej. Ja to zrobię inaczej. To jest bez sensu. Dobra, słuchajcie, ja nie widzę sensu w tym, żeby po prostu założyć sobie ten czepek, bo 3/4 moich włosów nie będą miały wtedy w ogóle styczności z tą odżywką. Więc zrobię to w ten sposób. Po prostu wetrę we włosy zawartość tej maski. Czuję, że jej jest tutaj całkiem sporo, ale wiecie, gdybym założyła ją tak, jak pokazano w instrukcji, no to za dużo tej odżywki na moje włosy raczej by nie trafiło. Co ja robię w ogóle? Dobra, tu chyba szału nie będzie, już czuję po prostu, jak dotykam te włosy. Dobra, teraz sobie te włosy zwinę, no i założę ją. Masakra. Dobra, oby teraz nikt mnie nie odwiedził. Jeżeli przyjdzie kurier, no to będzie trochę śmiesznie. Ale ja w sumie nie spodziewam się żadnej paczki dzisiaj. Pokażę wam właśnie, co ostatnio dostałam, bo mam dwie paczki do odpakowania. Także zaraz wam pokażę. Nie mogę trafić! Dobra, ja sobie z tą maską nie radzę, naprawdę. Tutaj nie jest łatwo tą naklejkę odkleić. W ogóle się tego nie da odkleić. Zaraz tu chyba dziurę zrobię. Dobra. O, jak to ciężko odchodzi. Słuchajcie, to jest masakra. Kolejne podejście. Wyglądam w tym naprawdę komicznie. Zobaczcie, jak taki smurf. Tutaj ogarnięcie tej maseczki zajęło mi tyle czasu, że ja chyba bym 3 razy zdążyła w tym czasie włosy umyć i nałożyć normalną maseczkę. No ale dobra, jeszcze liczę na to, że ona zdziała jakieś cuda, bo sposób aplikacji totalnie nie dla mnie. Ona ma ekstrakt z banana, który jest na przedostatnim miejscu w składzie. Ale jest tu keratyna i tej keratyny jest chyba całkiem sporo, więc dobra, może będą jakieś fajne błyszczące. Ta maska ma włosy nawilżyć i pozostawić delikatne i gładkie. Mają wyglądać zdrowiej, także zobaczymy, jaki za chwilę będzie efekt. Róża ma właśnie drzemkę w wózeczku, a ja idę pokazać wam paczkę. Dostałam taką dość sporą paczkę z Pixi i w środku są maseczki. Już wam pokazuję, jakie. Jeszcze ich nie używałam i nie odpakowałam. Maski są 3. Pierwsza jest różana, druga mleczna, trzecia z witaminą C. Ja używałam produktów z tych wszystkich 3 linii i byłam bardzo zadowolona z nich. Produkty z tej linii z witaminą C są naprawdę bardzo fajne. Lubię też właśnie produkty z tej linii Milky. To są maseczki do twarzy i one mają aż 300 ml pojemności, naprawdę całkiem spore są te pudełeczka. I tutaj mamy pokazane, jakie rodzaje maseczek łączyć ze sobą i w jaki sposób, w które miejsca twarzy nakładać, żeby osiągnąć jakiś tam efekt. Jeżeli chcemy, żeby maseczka zadziałała nawilżająco i energetyzująco, tutaj takie połączenie, czyli ta z tą. Jeżeli ma wygładzać i nawilżać, to ta z tą. I tutaj mamy taką maseczkę łagodzącą, rozświetlającą i ona jest z witaminą C. Tak, rzeczywiście te kosmetyki z witaminą C świetnie rozjaśniają cerę, to mogę wam powiedzieć. Także nie wiem, może za chwilę sobie jeszcze nałożę jakąś maseczkę, ale chcę zobaczyć, jak długo ją się trzyma na twarzy. A 10 minut, no to słuchajcie, lecimy nakładać. Jaki ja sobie tutaj miks zrobię? Hydrating, tak, ja potrzebuję, moja skóra potrzebuje nawilżenia. Milky i Rose. No to lecimy z powrotem do łazienki. O, ale fajna galareta. Czekajcie, bo tutaj coś mi światło szwankuje. Patrzcie, jaka fajna galareta. Konsystencja jest super. A ta druga też jest biała. Myślałam, że będzie różowa, bo na tym obrazku, tak jak widzieliście, były właśnie kolory. Tutaj też jest dołączona taka łyżeczka, także super. Nie musimy palców moczyć i tutaj nic się nie dostanie do niej.
To ma zapach taki średni, czuć chemię, nie przepadam za tym zapachem, ale ta różana, przepięknie pachnie. Więc tak, na czoło i na policzki nakładam tę maseczkę. Ona jest przezroczysta. Fajnie, dzieci nie będę straszyć. Wiecie co, za dużo nabrałam, ale te opakowania są takie wielkie. Teraz druga. I ją nakładamy na nos, brodę i szyję. Konsystencja jest niesamowicie przyjemna, bardzo lekka. Nałożę sobie jeszcze tą mleczną, nawilżającą maseczkę na usta też. Ja zawsze jesienią mam bardzo przesuszoną skórę, czerwone poliki. Widać, że ta skóra jest taka podrażniona. Dobra, także ja wracam do Was za chwilę, ale chyba do Was wrócę już z umytymi włosami wysuszonymi. Wtedy Wam powiem, jak te produkty się u mnie sprawdziły. Powiem Wam, jakie są efekty i czy są w ogóle. Ten produkt będzie dobry, ja to wiem, bo Pixi ma bardzo dobre kosmetyki. Ale po tej bananowej maseczce nie wiem, czego się spodziewać. Wiecie co, te maseczki są niesamowite. One się tak szybko wchłaniają, że jestem aż w szoku, że moja skóra przyjęła ich taką ilość. Wzięłam sobie teraz roller i sobie jeszcze troszkę tutaj pojeżdżę tym rollerem. Ja czasami takie rzeczy mówię na tych vlogach, że wiecie co, po prostu... Powiem Wam szczerze, że ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nałożyłam maseczkę. Wydaje mi się, że przez miesiąc, możliwe, że przez miesiąc nie nakładałam żadnej. Jedynie robiłam peeling. Peeling enzymatyczny to jedyne, co nakładałam. Oprócz takiej oczywiście codziennej pielęgnacji. Ale serio, nie robiłam sobie maseczki od miesiąca. Ten kamień już się rozgrzał trochę. Ja lubię, jak on jest taki zimny. Genialnie działa w ogóle na worki pod oczami. Zobaczcie, ile tej maseczki się wchłonęło. To jest szok po prostu. Dobra, przychodzę do Was, żeby powiedzieć, jak mi się sprawdziła ta maseczka. Więc super, słuchajcie, twarz jest tak nawodniona, nawilżona. Naprawdę ja jestem zachwycona. Usta nawet, zobaczcie, też są super nawilżone, bardzo ładnie wyglądają. Dobrze nawilżone usta, wiadomo, że wydają się trochę pełniejsze. Także maseczki bardzo polecam, na pewno będę używać. Zostawię je sobie gdzieś na wierzchu, chyba żeby pamiętać, żeby je używać. Albo nie wiem, jakieś przypomnienia sobie zrobię, żeby minimum raz w tygodniu sobie po prostu maseczkę nałożyć. A jeżeli chodzi o włosy, to one są splątane i to nie jest efekt, jaki zazwyczaj po jakiejkolwiek odżywce ja na włosach mam. Więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak je wysuszyć i pewnie będę musiała je wyprostować, żeby nie wyglądały jak siano. Także maseczka jest do. Już, słuchajcie, ja sobie siedziałam w łazience, miałam drzwi otwarte, a Róża sobie tutaj weszła na łóżko Dawida. Co ty tutaj robisz? Weszłaś na łóżko? A jakbyś bam zrobiła? Boże, teraz jestem tak, aż się zestresowałam, bo przecież ona mogła spać z tego łóżka. Jaka fajna książka. Podoba Ci się? Tak? Słuchajcie, ja nie jestem w stanie dosuszyć tych włosów. Suszę je chyba od 15 minut i one są nadal mokre, więc ja nie wiem, co ta maseczka z nimi zrobiła, no ale wyglądają w miarę okej. Chyba już zostawię je takie mokre i niech same doschną, bo serio, nie wiem, co w niej takiego było, że nie da się ich dosuszyć. A też nie chcę po prostu dmuchać na nie tym ciepłym powietrzem, nie wiadomo jak długo, bo wiadomo, jak to działa na włosy. Jestem w trakcie malowania się, muszę jeszcze tylko nałożyć bronzer i rozświetlacz na twarz. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że złożyłam najlepszą maskarę na świecie. Zobaczcie, to jest połączenie tuszu Max Factor 2000 kalorii i szczoteczki od żółtej maskary Miss Sporty. I to jest tusz idealny, który z rzęsami robi po prostu cuda. Ach, nie wiem, jak Wam to pokazać, żebyście widziały dobrze. A ty co, szkodniku mały? Pokażemy, co tam narobiłaś? Wszystko wywaliła z szuflady. I robi tak ciągle. Musimy posprzątać. Ty jeszcze jesteś za mała na tusz. Na kredkę też. A takie rzeczy, których mama zabrania brać, to są najciekawsze oczywiście, tak? Makijaż zrobiony. Ja ostatnio codziennie noszę taki makijaż. Ale właśnie zastanawiam się, co ja tutaj mam takiego pod okiem. Chyba mi się tusz osypał. Bo widzę jakąś taką plamę. Będę musiała to zaraz poprawić. No i tak, jest godzina 14:30. Dzisiaj jest piątek. Za 40 minut Dawid kończy szkołę, więc idę go odebrać. I nie wiem, co będę robić przez te 40 minut. Ja muszę coś zrobić z tą plamą. Ja sobie zrobiłam jakąś dziwną plamę. Dobra, widzę, że to nie jest od makijażu, tylko ja po prostu mam tam zaczerwienienie. Nie wiem, może się drapnęłam. Pewnie zaraz zniknie. Oby. Nie mogę dzisiaj w spokoju nagrać. Miałam przed chwilą atak kaszlu. Słuchajcie, ja cały czas mam ten kaszel. Czuję się świetnie, jestem zdrowa, ale od czasu do czasu, na przykład jak wejdę z zimnego do ciepłego, albo właśnie jak troszkę przemarznę, mam taki wstrętny kaszel. Coś okropnego. Chyba już... Tak.
Ja chyba sobie zrobię syrop z cebuli. Nienawidzę go, ale wiem, że na kaszel jest super. I chyba to już jest jedyna opcja, żeby się go pozbyć, bo mam go chyba już trzeci tydzień. No więc tak, zaraz Wam pokażę jeszcze jedną paczkę. Zamówiłam sobie coś fajnego i będę to testować. Chodź, chcesz ze mną nagrywać? Nagrywamy razem. Pokażę Wam za chwilkę paczkę. Więc nagramy, co Ty tutaj robisz. Róża właśnie się malowała. Słuchajcie, wzięła pędzel. Ona mnie naśladuje, to jest takie słodkie. O, mamusia Cię kocha, młodzino, wieś? Jakbyś takie włoski miała ciemne, długie? Śmiesznie, nie? No w ogóle różnica w kolorze naszych włosów jest powalająca. Poobklejała się moimi formami do robienia paznokci. Ona cały czas się nimi bawi, wyciąga je, a ja je składam i wkładam do szuflady 10 razy dziennie. No nie? Dobrze ma, że Ci mama pozwala na takie świrowanie i brojenie. Taką monetę. A, z dynią. Wiecie co? Myślałam, że tych włosów nie dosuszę. One były tak ciężkie, tak mokre. Odżywka jest świetna. To jest odżywka stworzona dla moich włosów. Zobaczcie, jak te włosy wyglądają. Super, są błyszczące, gładkie, dociążone. To jest po prostu odżywka keratynowa. Ona ma tej keratyny dużo w składzie, jest na trzecim miejscu, a banan gdzieś tam na ostatnim i trochę jestem zdziwiona. Ta odżywka jest świetna, ale ja się tego nie spodziewałam. Ja myślałam, że to jest jakaś owocowa odżywka nawilżająca. Tymczasem okazało się, że to jest świetny zabieg keratynowy. No włosy są świetne, naprawdę. Słuchajcie, ja zaraz chyba tam pójdę i wykupię resztę. Nawet nie będę ich prostować, bez sensu. Po co je niszczyć? Zobaczcie, one wyglądają wow. O właśnie, mogę Wam się pokazać z tyłu. Są takie sypkie. No tutaj troszkę się jeszcze puszą, ale ja też może powinnam mieć troszkę więcej tej odżywki. No jest genialna, słuchajcie, polecam. Myślałam, że będzie badziewiem, ale jest naprawdę super. Ja na pewno kupię ją jeszcze. Dobra, także mam nowy hit. Teraz będę grzebać cały czas w nich. Efekt jest lepszy niż po laminacji galaretką, to na pewno. Ja dzisiaj nie robiłam obiadu, bo nie chciało mi się, no bywa i tak. Ale za to zjemy sobie pizzę i tak mieliśmy ochotę na pizzę, więc dobrze wyszło w sumie. Ja będę jadła taką pizzę z warzywami. Zaraz zobaczę, jak ona wygląda w środku. Na opakowaniu wygląda super, będę jeść ją pierwszy raz, a chłopaki jedzą sobie 4. Bardzo ładnie wygląda. Uwielbiam te wszystkie warzywa, które tu są, więc zaraz sobie wsadzę do piekarnika. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Pokażę Wam w końcu drugą paczkę. Zamówiłam sobie takie urządzonko do mezoterapii. Bezigłowej oczywiście. No i będę je testować. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby na moim kanale pojawił się taki test, żebym pokazała Wam, jak moja twarz wyglądała przed i po użyciu tego urządzenia, albo właśnie po jakimś czasie używania go. Dajcie znać, co sądzilibyście o takim filmie. Ja zaraz sobie otworzę to pudełeczko. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jest godzina dokładnie 18:49. A Róża dopiero 5 minut temu zasnęła i to jest dopiero teraz jej druga drzemka. Albo to będzie już nocny sen, więc słuchajcie, dzisiaj dalszy przebieg dnia zależy tylko i wyłącznie od Róży. Jeżeli to jest jej drzemka, to źle, dlatego że zaśnie pewnie o północy. A jeżeli to jest jej nocny sen, to też źle, bo obudzi się pewnie o 6 rano. Kto ma dzieci, ten zna ten ból. Jest już 7, ja jestem już zmęczona, więc nie wiem, może jeszcze troszkę posprzątam. Może coś upiekę w sumie. A wiecie, widzicie, z dzieciakami po prostu nic się nie da zaplanować, bo nigdy nie wiadomo, co wyskoczy. Otworzyłam pudełko i jestem zaskoczona, że to urządzenie jest takie malutkie. Ale wiecie co, nie dam rady chyba go wyjąć jedną ręką. Nie. Wiecie co, wygląda naprawdę super. Już nie mogę się doczekać, kiedy je przetestuję. A chciałabym też to pierwsze użycie nagrać i podzielić się z Wami takimi swoimi pierwszymi wrażeniami. W opisie zostawiam Wam link do tego urządzenia i kod rabatowy, jeżeli będziecie chcieli sobie w najbliższym czasie kupić coś właśnie z Garrett. Tutaj macie nazwę marki, to jest Garrett Electronics. To możecie sobie użyć ten kod. Ja go tutaj też napiszę, żeby się Wam wyświetlił. Ja zaraz idę ogarnąć też moje pazury. Już aż nie chcę Wam ich pokazywać, bo wyglądają strasznie. Są jakieś nadłamane, połamane, przebarwione, bo jeszcze sprzątałam, więc wyglądają naprawdę okropnie. Wiecie co, podłączyłam je do ładowania i ono jest naładowane.
Tylko że trzeba było dłużej przytrzymać przycisk, a ja naciskałam tak krótko. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj poczytam instrukcję i zobaczę, jak to w ogóle działa. I już dzisiaj nie będę Wam tego pokazywać, bo po prostu nie znam się na tym, więc wiecie, jak zbadam sprawę, to zrobimy sobie taki test na żywo.